Dzień dobry Państwu, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na pierwszym spotkaniu w tym sezonie. Dzisiaj naszym gościem będzie Pani Jolanta Bartoś. Bardzo proszę o brawa. Kilka słów o Pani Jolancie, urodzona w Jarocinie. Przez pewien czas mieszkała w Krotoszynie, obecnie związana z Lesznem, czyli leszczynianka z wyboru, a także absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, gdzie uzyskała Pani tytuł magistra. Pisze Pani o sobie: sama artystyczna dusza, wyczulona na piękno, przygodę z literaturą rozpoczęły bajki opowiadane młodszemu bratu, potem liczne historie pisane do szuflady. Znajdzie się w nich nie jeden wątek sensacyjny i kryminalny, i o tych wątkach kryminalnych będziemy dzisiaj rozmawiać, w związku z tym, że odbywa się promocja Pani najnowszej książki pod tytułem Obłęd. Nie jest to Pani oczywiście najnowsza książka, ale jedyna książka, ale najnowsza. W związku z tym Pani Jolanto, może usiądziemy i opowie nam Pani kilka słów na temat tego, o czym jest ta książka. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję, że zechcieliście poświęcić dzisiaj czas i przyjść na spotkanie. Jak Pan Damian powiedział, to nie jest najnowsza książka, ponieważ kolejna już trafiła do wydawnictwa i nad nową rozpoczęłam pracę, aczkolwiek jeszcze żadnego zdania nie napisałam. Ale sam zamysł szóstej już powieści jest. Zazwyczaj powieść zaczyna się od jakiegoś tam pomysłu, potem zbieram materiały, czyli jest tak zwany research. No i w końcu siadam do pisania i tu jest różnie, bo czasami sobie robię plan, ale moi bohaterowie rzadko kiedy się tego planu trzymają i później muszę go szybko modyfikować. Kilka słów o tej książce. Tutaj główną bohaterką jest 28-letnia Karolina Ciesielska, która kończy studia ekonomiczne na uczelni wrocławskiej. Może tak, Wrocław, bo to miasto jest mi znane ze względu na to, że właśnie tam studiowałam. Na okładce książki jest również leszczynianka. Jest to Jagoda Bokszczanin, która ma tyle wspólnego z bohaterką, że obie skończyły tą samą uczelnię, nic więcej. I są w podobnym wieku. Jabłytka zgodziła się udzielić twarzy tej bohaterce. Będzie również na kolejnej okładce, ponieważ kolejna książka, która ukaże się 15 grudnia, będzie kontynuacją tego opowiadania, tej powieści. Więc Karolina Ciesielska, może tak, książka rozpoczyna się w momencie, gdy Wiktor Adamski, który jest asesorem prokuratury, wyciąga Karolinę ze szpitala psychiatrycznego. Trafiła tam ze stwierdzoną schizofrenią. Nie wiem, czy Państwo wiecie, jak się objawia schizofrenia. Są to napady, wizje. Człowiek broni się przed wyimaginowanym wrogiem. Karolina do tego stopnia była pewna, że ma jakieś przeczucie, że zgłaszała te swoje dziwne sny na policji. Dlatego właśnie po jakimś czasie, gdy okazało się, że jej sny w jakiś sposób się zaczynają sprawdzać, policja zaczęła ją szukać, odnaleźli ją w szpitalu psychiatrycznym. Prokurator złożył jej propozycję współpracy, żeby pomogła im w złapaniu nieuchwytnego mordercy. Kim on jest? No tutaj się na samym końcu wyjaśnia, kim jest ten morderca. Może jeszcze tak, dlaczego obłęd? Dlatego, że Karolina w pewnym momencie zaczyna sama wierzyć w to, że jest obłąkana. To nie jest tak, że ona jest jasnowidzem. Karolina jest empatą, czyli odczuwa ból, cierpienie, widzi nie tyle swoją ofiarę i nie tyle swojego oprawcę, ale widzi wszystko, co się dzieje wokół, czuje ból, czuje cierpienie. W
momencie takiej wizyty jej świat rzeczywisty przestaje istnieć, natomiast istnieje to, co ona widzi. Ona w pewnym momencie mówi sama, że popada w jakiś obłęd, że to nie da się tego znieść, że wręcz chce skończyć z takimi napadami, no co jest oczywiście trudne, bo oznacza to, że musiałaby brać leki, które z drugiej strony otępiają ją i staje się takim warzywkiem, który nie potrafi o sobie decydować. Tak jak mówię, historia kończy się w takim momencie, że można ją uznać za skończone i sobie dopowiedzieć, co było dalej, ale mnie kusiło. Ja mówię, że nie zdążyłam wszystkich wymordować, wobec czego powieść prosiła się o dalszy ciąg. I w momencie, gdy ta część trafiła do wydawnictwa, napisałam drugą. Druga część będzie miała tytuł Fatu. Pani Jolanto, nie wiem, czy Państwo wiecie, można do Państwa się zwrócę, że wcześniejsza powieść Pani Jolanty nosiła tytuł Uwięzienie w Galerii Lochy. Myślę, że to może dlatego, że pewnie inspirująco bibliotekarze na Pani w jakimś stopniu wpływali, ale już mówiąc całkiem poważnie, to skąd się Pani czerpie inspiracji, skąd to się bierze, czym się Pani inspiruje, czy jakieś osoby, postacie, jakieś wydarzenia, czy jakieś wspomnienia, jak to wygląda? No, to jest czasami różnie, bo lochy w Bibliotece Miejskiej po prostu same się prosiły o swojego mordercę, o stworzenie legendy, która gdzieś tam zacznie istnieć. Oczywiście jest to historia wymyślona, natomiast miejsca tutaj w Lesznie, akurat tam ta historia dzieje się chyba na przełomie lipca i sierpnia, czyli mniej więcej w tym samym czasie. Opisuje starówkę, jeszcze w ubiegłym roku były parasolki, ogródki tutaj restauracyjne, no i galerię Lochy, która, no tak jak powiedziałam, prosiła się tam o jakiegoś mordercę, żeby stworzyć fajną legendę. Bo nie jest to Pani pierwsza książka, no jest Pani bardzo płodnym pisarzem, to teraz już mówi Pani, że zabierać za szóstą, tak? Także no, tak. No to jednak wymaga dość bogatej wyobraźni. Czy skąd to się bierze? Niech Pani zdradzi ten sekret. Ja oglądam dużo programów dokumentalnych o seryjnych mordercach. Moje hobby. A poza tym, jak się tak cały czas w pracy wykonuje, cały czas tą samą czynność, no to myśli gdzieś uciekają i czasami ma się ochotę kogoś zabić. Jak tam panie ode mnie z pracy podsłuchują, proszę szefowi nie donosić, nie? Ale to nie jest tak, bo tak jak mówię, ja czasami sobie stworzę plan. Czyli powiem tak, ta powieść, nad którą teraz pracuję, jest to historia prawdziwa, ona wydarzyła się w Stanach Zjednoczonych. Nie będę mówiła, o czym jest. Także główny wątek będzie oparty na autentycznych faktach. I czasami tak właśnie robię, wybierając bohaterów do książek. W kolejnej części, gdzieś tam w tle, historia, która się dzieje, też jest autentyczna, dotyczy moich sąsiadów, którzy bez przerwy się o coś tam kłócili. Oni się wręcz prosili, żeby ich historię opisać. Jest to historia, która gdzieś tam się w tle dzieje, ale to jest, mamy tych sąsiadów za ścianą. To jest to życie obok tego głównego wątku, żeby nie było tak, że nasi bohaterowie są tacy wybrani, że im się dzieje wszystko fajne w życiu, to ich życie jest takie normalne. Oni chodzą do pracy, wracają, mają fajnych albo mniej fajnych sąsiadów, zmagają się z problemami w pracy. Tu akurat jest ten wątek seryjnego mordercy. Zmagają się z problemami w życiu osobistym. Karolina została oddana do szpitala psychiatrycznego przez swojego byłego chłopaka, który miał jej dosyć. Został o nią okradł w tym czasie, więc jest dodatkowo taki wątek śledztwa finansowego. No trochę dużo się dzieje w tych moich książkach, ale może dlatego, że ja też nie używam opisów, które mnie wręcz nudzą. Jedyny wyjątek, który zrobiłam, to właśnie w Uwięzionych, żeby przybliżyć czytelnikom miasto. Nie powiem Państwu, gdzie następna powieść się będzie działa, bo to taka trochę mała tajemnica. Jeszcze nie wiem, czy gdzieś zdradziłam. Chyba zdradziłam, niech Pan nie mówi.
Panie Ranto, jeszcze kolejne pytanie, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale autorzy kryminałów mówią sobie kryminaliści. No to w związku z tym pytanie dla Pani, dlaczego została Pani kryminalistką, a nie na przykład autorką innych powieści bardzo popularnych dzisiaj dla kobiet? Skąd takie zainteresowanie? Dlatego, że ja nie umiem napisać sceny romantycznej. No niestety miałam problem z napisaniem sceny romantycznej, która no, gdzieś tam musiała być pomiędzy tymi głównymi bohaterami. Tutaj mamy tą Karolinę, mamy mężczyznę, z którym ona się wiąże. Jest to facet, który prowadzi śledztwo, policjant. No chciałam ich do siebie zbliżyć, wobec czego scena romantyczna zajęło mi to 4 godziny w dwie strony. No to w takim tempie to ja ten romans bym pisał 3 lata. No nie da się, po prostu nie wiem dlaczego nie umiem pisać sceny romantycznej, natomiast bardzo szybko idzie mi opis zbrodni. Z tym nie mam problemu, mogę tam ludziom te flaki wywalać na wierzch i tak dalej, i tak dalej. Także no nie umiem tego wytłumaczyć, po prostu tak. Romans mam na co dzień w życiu i to już mi wystarczy. Sceny intymne i romansowe mi przychodzą z trudem. Wróćmy może do tego, jak zaczęła się Pani przygoda z pisaniem, bo jak Pani pisała o sobie, zaczęło się wszystko od tych bajek czytanych bratu, tak? Czy wymyślanych na poczekaniu. Ach, wymyślanych na poczekaniu. Tak. Najgorsze było to, że mój brat na drugi dzień mówi: o, powiedz mi jeszcze raz tą samą bajkę. Ja już nie pamiętałam, o czym ja tam gadałam, nie? Mój brat, który zmarł niestety w 2011 roku. Był ode mnie 8 lat młodszy. Uwielbiał, kiedy mu opowiadałam bajki. Te bajki nie były tam żadne Jasi, Małgosia i tak dalej, tylko wymyślałam mu na poczekaniu bajeczki. I tyle. Kiedyś mój tato słuchał za... bo to w bloku, wiadomo jak to jest w bloku. Słyszał po prostu, że mój brat cały czas się chichra, zamiast spać. Więc po którymś tam razie, jak nas uciszał, stanął na korytarzu i podsłuchiwał. I dopiero się zorientowaliśmy, jak mój tato sam się zaczął śmiać z tego, co ja opowiadałam. Też później zaczynałam pisać. Wiadomo, nie były to wtedy komputery, tylko tony zapisywanych zeszytów. I pomyślałam sobie, któryś raz, dobra, odkopię je, mam gotowe opowiadanie, wystarczy je poprawić i puścić. Gdzieś tam będzie jakieś fajne, obyczajowe opowiadanie. Mhm. No. Ktoś Pani pomógł w tym, żeby jednak wyciągnąć te notatki z szuflady i zgłosić się do jakiegoś wydawnictwa? To znaczy tak, Niepokorna, która była moim debiutem, powstała w 2011 roku. I to było krótko przed śmiercią mojego brata, wobec czego to nie był dobry czas na wydawanie jakiejkolwiek książki. Natomiast później, jak rozpoczęłam współpracę w Głosie Leszna, który nie wiadomo dlaczego nagle zawiesił działalność, spotkałam Michała Matuszaka. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o Michale. Michał też pisze. Pisze książki o problemach społecznych. Michał mi dał namiary, nie to, że mnie skontaktował, dał mi namiary na wydawnictwo literackie Białe Pióro. No i tak się zaczęła moja współpraca z tym wydawnictwem. A jakiś wpływ też tego wydawnictwa na to, co Pani dzisiaj robi? Jak to, gdzie się Pani nauczyła pisać generalnie? Bo mówiła też Pani, że studia jednak odegrały, jak już rozmawialiśmy wcześniej na rynkach śniadaniowych, dużą rolę w Pani życiu. Co one Pani dały? Jak to wpłynęło na Pani pisanie? No więc tak jak mówię, ja niedawno odkopałam te moje zeszyty, w których gdzieś tam coś bazgrałam, jakieś opowiadania. Te opowiadania się nie nadawają, niestety. Gdyby je poprawić, nie da się? Nie. Nie, bo to były jakieś takie mrzonki jakiejś tam młodej dziewczyny, która nie ma pojęcia o życiu. Czyli jednak pewna mądrość przychodzi z wiekiem. Przychodzi na pewno z wiekiem. Dużo więcej rzeczy potrafimy z wiekiem zauważyć. Na więcej rzeczy też potrafimy docenić. W moim przypadku jest tak, że się staje spokojniejsza. Aczkolwiek jest też wiele rzeczy, które mnie denerwuje, ale staram się nie wybuchać. Natomiast tak, studia.
No nie śmiejcie się, dziewczyny, ze mnie, czyż jestem bardzo spokojna. Pani Jolanto, tak sobie myślę, może teraz czas, żeby przeczytać fragment, dać próbkę tego, co pani tutaj przygotowała. Także może bardzo proszę. Ja wam powiem tak, pan Damian prosił mnie na rynkach śniadaniowych, niech pani wybierze sobie fragment, tylko żeby tam nie było przekleństw, a w razie czego robić pi-pi. No więc ja sobie wybrałam fragment, zaczynam czytać, a tam jest rozwalony brzuch, wnętrzności na wierzchu, matko jedyna. Tak, a w sąsiedztwie pani Ranty był ogródek. Były dla dzieci. Nie zabawnie pani Ranta, ale przynajmniej ludzie słuchali z wielką uwagą, trzeba przyznać, tak, że zwłaszcza dobrze. Przy jedzeniu i tych rozwalonych flakach. Ja może ktoś z państwa zechce wybrać stronę, z której mam przeczytać? Tak, to może ja podam w takim razie książkę i tutaj pani z brzegu wybierze stronę jakąkolwiek. 50? 50 strona pani Ranta została wylosowana specjalnie dla pani. Bardzo proszę. Widział już różne rzeczy i trup nie robił na nim większego wrażenia, ale nie tym razem. Wybrała pani chyba dokładnie ten sam fragment, który czytałam na rynkach śniadaniowych. Uwierzył w wizję Karoliny, gdy trzymał ją w swoich ramionach, był przekonany, że to, co przeżywa, było prawdziwe, a potem podszedł do pnia i nic nie znalazł. Uspokoił nieco skołatane nerwy, ale pobarkiwanie zwierzęcia zwróciło jego uwagę. Spodziewał się padliny, a nie ludzkich zwłok przysypanych gałęziami i liśćmi. Miał wrażenie, że smrodu nie pozbędzie się nigdy. Nie mógł tak po prostu odjechać. Musiał czekać na prokuratora i śledczych. Karolinę zamknął w swoim samochodzie. Nie odezwała się już do niego. Jeśli do tej pory brał jej słowa z powątpiewaniem i starał się udowodnić, że to jej chora psychika wywołuje obrazy, których wcale nie ma, to dzisiejszego dnia całkowicie zmienił zdanie. Karolina miała wizję i wiedział już, dlaczego zamknęli ją w wariatkowie. Nikt nie spał tej nocy. Wójtowicz postawił na nogi wszystkich, włącznie z patologiem, od którego chciał natychmiastowej sekcji. Wyciął jej serce? Prokurator powtórzył głośno to, co przekazał mu przez telefon patolog. Znaleźliście coś? Zwrócił się do śledczego. To stało się w tamtym miejscu, czy porzucił tam zwłoki? Karolina twierdzi, że tam ją zabił. Kamiński chodził nerwowo po pokoju. Dziewczyna żyła, gdy rozcinał jej klatkę piersiową. Nie mogła tego zrozumieć. Nie mogłem tego zrozumieć. On po prostu wyciął jej serce. Wierzysz jej? Tak. Śledczy zatrzymał się i spojrzał na rozmówcę. Cholera, wiem, że zabrzmi to dziwne, ale ona to widziała. Jeśli sama nie jest mordercą, w co wątpię, to musi mieć niezwykłe zdolności. Wójtowicz skinął głową. Wiktor próbował mnie o tym przekonać, ale nie do końca wierzyłem. Ja też nie. Kurwa, zaklął Kamiński, jakby miało to przynieść ulgę. Znaleźliście sercem ofiary? Dopytywał prokurator. Nie, ale przypuszczam, że ona wie, co się z nim stało. Trzeba ją zapytać. Karolina również spędziła noc na komisariacie. Nie pozwolili jej pojechać do domu i odpocząć. Była świadkiem, z którego zeznań nie mogli w żaden sposób skorzystać. Obaj mężczyźni weszli do pokoju, w którym siedziała w towarzystwie Wiktora. Nie odezwała się do niego przez ten czas. Nie umiała znaleźć odpowiednich słów, a rozmowa o niczym w tej sytuacji byłaby zbyt groteskowa. Karolina, śledczy podszedł do stojącej przy oknie dziewczyny. Czy wiesz, co się stało z sercem? Spojrzała na niego przerażona. Nie chciała tam wracać. Widziała nóż, który błysnął tuż nad kobietą, zanim wbił się między jej piersi.
Niezbyt głęboko, tylko tyle, żeby rozciąć skórę i kilka żeber. Słyszała chrzęst pękających kości. Czuła straszny ból. Wolała, żeby ją zabił od razu. Karolina! Kamiński począsnął płaczącą dziewczyną, trzymając ją za ramiona. Co zrobił z sercem? Przestań! Wiktor próbował odciągnąć śledczego od przerażonej dziewczyny, ale ten odepchnął go wściekło i dalej krzyczał. Co zrobił? Ty wiesz! Kacper wystarczy! Usiłował dać mu polecenie prokurator, widząc przerażenie w oczach kobiety. On jednak nie reagował. Był jak buldożer, który zawsze dostaje to, co chce i nikt nie śmie stanąć mu na drodze. Mów! Krzyczał. Co zrobił? Gdzie jest to serce? Zjadł je! Wyszeptała. W pokoju nastała cisza. Mężczyźni spojrzeli spojrzenie na przerażoną Karolinę, nie wiedząc, czy dobrze usłyszeli jej słowa. Zjadł je! Powtórzyła jeszcze raz. Z jej oczu popłynęły łzy. Kamiński mocno ją objął i przytulił. Przylgnęła do niego. Schowała się ufnie w ramionach mężczyzny, chcąc, żeby ją ochraniał przed otaczającym się za jej plecami złem. To nie jest człowiek, to bestia, szlochała. Już dobrze. Kamiński głaskał ją po głowie i plecach. Już dobrze. Mówił spokojnie, chcąc również siebie wyciszyć, ale w jego głowie coraz głośniej huczały słowa Karoliny, niczym zbliżająca się jej lawina. Zjadł je. No tak, brawo. Wybrała pani akurat ten fragment, w którym śledczy dowiadują się, że nie mają do czynienia ze zwykłym seryjnym mordercą, ale z kanibalem. Pani Rado, tutaj mam takie jedno zdanie właściwie, ale o tym rozmawialiśmy, o tym jak no, pani książki wpływają na różne osoby. Dzięki tej książce zyskacie wiele niezapomnianych wrażeń, wy stracicie rachubę czasu i pamiętam, że na rynkę śniadaniowej wspominała pani, że ktoś taką rachubę czasu stracił. Oj, bo tu ja już dostaję dużo takich wiadomości od osób, które przeczytały. I pani Karolina, pani przeczytała już? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. No, czyli wszystko przed panią. A zaczęła pani czytać? No, z każdej strony przeczytałam po parę zdań. Przytakowałam i... Tak się nie robi. Moje książki niestety muszą odleżeć zawsze na półce. Jakoś tam kolejka się robi. Wygrzewają. Dostaję takie wiadomości, że o pani... chyba pani Ania... tylko nie pamiętam skąd, napisała mi, że no tak długo czekała na ten obłęd, ale zaczęła w międzyczasie czytać Mroza. No ale cóż, Mróz napisał tyle książek, że może poczekać, wobec czego sięgnęła po moją, zawaliła noc, no ale fajnie, bo ją przeczytała w ciągu jednej nocy, bo jej się trudno było oderwać, zazwyczaj jest to tak, dobra, jeden rozdział, bo jest krótki, dobra, to jeszcze jeden, bo się zaczyna dziać, no i tak później właśnie to leci. Tak jak lochy, nie? No, czyli no tak. Czy rozumiem, że potem pani odwiedziła też bibliotekę, żeby sprawdzić, czy to wszystko się rzeczywiście wydarzyło, tak? Oczywiście, ja tę bibliotekę znam na wylot, tę galerię lochy, więc ja czytałam to wszystko, co wyobrażałam, tam chodzę, ten stół, tę szpilkę i to wszystko idzie. I to całe Leszno, te wichury, to się... Ale też przy uwięzionych ludzie bardzo często sprawdzają, gdzie jest ta ulica Popławskiego, bo się okazuje, że to taka fajna ulica, a ludzie nie wiedzą, gdzie ona jest. No, bo ty tam akurat jesteś na bieżąco. No gdzie? O, widzisz, trzeba spojrzeć na mapę. Czyli na to pani książka też dodatkowe walory będą zachęcały do tego, żeby po tym naszym Lesznie kochanym spacerować, zwiedzać i poznawać. Nawet co niektóre osoby, które czytały to uwięzionych, mówiły mi, że wręcz widziały oczami wyobraźni to nasze miasto. Tym bardziej, że ja jeszcze oczywiście później zdjęcia udostępniam na Facebooku, jak jeździłam jak jeżdżę dalej na spotkania autorskie. No u nas to było bezcelowe, ale na innych spotkaniach pokazywałam, jak wyglądają lochy w bibliotece, żeby tak czytelnik miał, wiedział, gdzie jesteśmy, gdzie się dzieje cała akcja.
No wiem, że się jest trudno oderwać od tej książki, może dlatego, że nie ma opisów, nie przynudza, morduje tych ludzi, morderstwo fascynuje, nie używam trudnych słów, staram się ich nie używać. Chyba teraz w następnej części użyłam sformułowania odontolog. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, kto to jest odontolog. Może Pani wyjaśni. Odontolog to jest specjalista, który na podstawie uzębienia potrafi określić, czy mamy do czynienia z tą, czy z inną osobą, zwłaszcza jeśli jest utrudnione badanie DNA. Taki dentysta od zmarłych. Ale wspominała też Pani, że w trakcie pisania swoich książek no, zdarza się, że korzysta z pomocy osób z zewnątrz, ale też znaczy stara się szukać informacji na własną rękę. Aha, chodzi Panu też tutaj o jad, tak? Tak. No przy jadzie, nie wiem czy Państwo są na bieżąco z moimi książkami, w jadzie jest rodzina Rafalskich, profesor Rafalski, tylko jak było na imię? Wojciech Rafalski, o, znalazła książkę. Wojciech Rafalski jest specjalistą, który zajmuje się leczniczymi właściwościami jadu pszczelego. Ja sobie wymyśliłam, że ta trucizna jest fajną toksyną, która może zabić człowieka w zwiększonej dawce. No tu się zwróciłam do jednego profesora, którego gdzieś tam sobie wygooglałam z pytaniem, co się dzieje, jeżeli człowiek połknie kapsułkę skondensowanego jadu pszczelego. Jak się zachował wtedy organizm? Nie doczekałam się odpowiedzi. Uznał mnie chyba za wariatkę. Podejrzenia mogą być różne. Ale biorąc pod uwagę, że jedna pszczoła osobie uczulonej na jad może wyrządzić niepowetowane straty, czyli doprowadza do śmierci, to skondensowany jad pszczeli po połknięciu będzie tak samo działał na każdą zdrową osobę, czyli paraliżuje układ pokarmowy, oddechowy, serce, układ nerwowy i w rezultacie doprowadza do śmierci. Później się okazało, że moja przyjaciółka Kasia Janus, która też pisze książki, która też mieszka w Lesznie, jest lekarzem. I pytałam ją, czy dobrze opisałam te objawy po połknięciu jadu pszczelego, czy nie ma tam jakiegoś przekłamania. Ona stwierdziła, że no nie miałam do czynienia z takim przypadkiem, czyli jestem odkrywcą, taka toksyna istnieje, ale najprawdopodobniej właśnie tak zachowałby się organizm. Pani Rato, tak mnie zastanawiam, to nie jest Pani pierwsza książka i w związku z tym no, pewnego doświadczenia Pani nabrała. A co z tymi pierwszymi? Czy gdyby Pani dzisiaj miała okazję coś w nich zmienić, czy coś Pani by w nich zmieniła? To znaczy, pytam o niepokorną. Pytam o wszystkie wcześniejsze. O wszystkie. Ja tych wcześniejszych nie zamierzam wydawać, na pewno nie. Natomiast chyba jeszcze to we mnie dojrzewa, będzie dalsza część niepokornej. No ale niestety ja tę dziewczynę ponownie muszę skrzywdzić. Ona już jest skrzywdzona przez los, bo jest to dziecko molestowane, dziewczyna, która ma problemy z jakimś z nawiązaniem bliższych relacji z mężczyznami. Ona marzy o miłości, chciałaby mieć normalną rodzinę, dziecko, ale związki intymne już są dla niej ogromną przeszkodą. I tam jest co chwilę, nawet teraz, gdy ktoś czyta Niepokorną, to mnie pytają, jak dziewczyna wykształcona mogła się dać wkręcić w związek z facetem, który ją zwyczajnie wykorzystuje. No ale to muszę Wam powiedzieć, kochani, że rozum i uczucia nie idą w parze. To jest zupełnie inna sfera odczuwania. I tak, ona była skrzywdzona, ale ona potrafiła marzyć o miłości. Potrafiła i przede wszystkim, jeżeli się kogoś spotyka, to chyba, no nie wiem, ja nawet nie próbowałam wygooglać mojego partnera, kim on tam jest, gdzie jeszcze może agencję detektywistyczną, żeby z kogoś sprawdzić. No bądźmy poważni, ona po prostu spotkała faceta, w którym się zakochała i tłumaczyła na jego korzyść.
I tyle. Tu nie ma nic do rzeczy, jej rozum, tylko jej pragnienia. Ale prosi się to o drugą część, wobec czego, jak już będę miała dosyć mordowania, nie wiem kiedy. No właśnie kwestia tego, co w przyszłości. Czy będzie pani pisała drugie części wszystkich wcześniejszych książek, czy planuje pani coś innego, coś co zostaje od tego, co do tej pory pani pisała? Nie, ja nawet tak do końca zastanawiam się, czy napisać drugą część Niepokornej, bo być może napiszę książkę z innymi bohaterami, ale o podobnych problemach. O, i no, boję się kontynuacji. Tu książka została podzielona, właściwie nie podzielona na dwie części. Ja z góry zakładałam, że to będą dwie części, bo temat mi się zrobił tak rozległy, że się nie zmieściłam w jednej. I ta książka miałaby prawie 600 stron i kosztowała 60 zł, czyli kto by ją kupił? No to też jest problem. Nie zamierzam, ja nie lubię pisać, nie lubię seriali, nie lubię pisać dalszych ciągów, czy tego, co było wcześniej, później, to tego jest mróz. No, i seriale z chyłką. To pani na przyszłość, jak pani tutaj widzi swoją przyszłość jako pisarza tutaj weszli? Bo rozumiem, że już no, tej fascynacji pisaniem nie da się zatrzymać. Myślę, że nie. Niech panie szefowi nie powtarzają tam mnie, bo ja bym się chciała rozstać z tą firmą. O ile mi się dobrze będzie pisało i będę z tego uzyskiwała takie korzyści, jakbym chciała. Wiadomo, że przy dwóch, trzech książkach te korzyści nie są jeszcze na tyle współmierne, żeby się dało z tego wyżyć. Ale tak jak mówię, to jest czwarta książka, piąta wyjdzie jeszcze w tym roku, czyli będzie to trzecia książka wydana w tym roku. Piszę szóstą, dobrze liczę, szóstą. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też uda mi się wydać trzy książki. Czyli mam pomysł na tą, którą piszę, pomysł na kolejną się gdzieś tam klaruje. Chciałabym też jeszcze jakąś powieść umieścić w Lesznie. Jeszcze nie wiem, w którym punkcie, ale Leszno jest ma na tyle głęboką historię i fajne miejsca, że na pewno coś znajdę. Myślę, że władze miasta Leszna będą na bardzo zadowolone z tego. Mam taką nadzieję. Panie z Krotoszyna, ponieważ Krotoszyn też jest mi bardzo bliski, prosiły, żeby tam umieścić jakąś fajną powieść. Już nawet żeśmy sobie wymyśliły, że na wieży ratusza postawimy jakiegoś szczelca wyborowego i nawet mi podpowiadały, kogo mam zabić. Da się wszystko zrobić, tylko że no, trzeba mieć pomysł. A zobaczymy, jak to się będzie klarowało. Nie lubię też, jeżeli mam dwa lub trzy pomysły na raz, bo później moje myśli za szybko szybują i nie myślę nad tym, co piszę, tylko już nad tym kolejnym pomysłem, który powinien jeszcze chwilę poczekać. To może zostańmy w takim razie przy tym Lesznie, bo to dla nas tutaj mieszkańców Leszna, czyli pracowników, był taki temat na najbliższy. Zresztą jak państwo interesujecie się kryminałami, to też wiecie, że jeden z pierwszych polskich kryminałów, a jego akcja właściwie działa się we Wrocławiu, tak od tego 20 lat temu zaczęła się ta polska kryminalistyka, nazwijmy to w cudzysłowie. Także na pani Rato, liczymy na pewno na to, żeby kolejna powieść działa się w Lesznie, a teraz jeszcze tutaj, jeżeli państwo macie pytania, to zachęcam do tego, żeby zadawać pytania, bo my tu możemy sobie, drodzy państwo, rozmawiać, także nie wiem, czy macie, drodzy państwo, ochotę wziąć udział w naszej dyskusji. Bardzo proszę. Pani Rato, to jeszcze w takim razie może kilka zdań na temat tej książki, gdy pani postarała się tutaj zachęcić pani do tego, aby po tę książkę sięgnęły, czy właściwie ktoś, kto zaczyna czytać pani, powinien od tej pozycji zaczynać? No nie wiem, czy powinien od tej powieści zaczynać. To jest powieść dosyć brutalna, ale jeżeli ktoś zna moje wcześniejsze powieści, no wiesz, znaczy Niepokorna to jest powieść obyczajowa, złotkiem sensacyjnym, tam nie ma żadnego trupa, jest fajna książka, jeżeli ktoś nie lubi takich drastycznych opisów. Potem Jad, czyli taki klasyczny kryminał, tam jest, chciałam powiedzieć, że jeden trup, przepraszam, tam jeszcze parę trupów odkopali po drodze,
Akcja zaczyna się od jednego trupa, ale broń Boże nie ma krwi naokoło i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Uwięzienie w Galerii Roku już jest taką powieścią drastyczną, to już jest thriller, gdzie no, ten morderca tam grasuje po tych lochach. Aha, zapomniałam wam powiedzieć, bo tam od początku wiadomo, kto jest mordercą. I ten człowiek zamyka tych ludzi w tej bibliotece, bo on ma klucz od tej biblioteki. Teraz muszę się odsunąć trochę. No bo kto ma klucz od biblioteki? No jakiś pracownik tej biblioteki. A gdyby miała pani teraz komuś polecić jedną ze swoich powieści, to którą na początek? Ja myślę, że Jad. Aczkolwiek nie chcę państwu, broń Boże, tej książki odradzać, tylko że Jad jest klasycznym kryminałem. Jeśli ktoś chce poczytać sobie klasyczny kryminał, to jak najbardziej Jad. Tam jest trup, jest śledztwo, jest to śledztwo na tyle zagmatwane, jest parę trupów odkopanych z przeszłości, jest ogromne tło obyczajowe. Natomiast no, tu już zmierzam w dwóch kolejnych, czyli w Uwięzionych i w Obłędzie, bardziej w stronę thrilleru. Aczkolwiek Obłęd, ja tu zacząłem, że chyba King i Kontz ma na mnie zbyt duży wpływ, bo oni w taką strefę metafizyczną zaczynają uciekać. I ja chyba też zaczynam w taką strefę metafizyczną uciekać. Więc jak ktoś lubi Kinga czy Kontza, to jak najbardziej te dwa ostatnie thrillery. Najważniejsze, drodzy Państwo, że macie wybór, a w razie czego możecie podać do pani Jolanty i o konkretną książkę dla siebie zapytać. Ja jeszcze Państwu może przeczytam krótką polecajkę, tylko sobie ją znajdę. Może Pan za mnie coś poopowiadać. Trudno będzie, poczekamy w takim razie, że tutaj na Pani znajdzie teraz. Po spotkaniu oczywiście będzie można nabyć książkę pani Jolanty z autografem i na wszystkie, tak, wszystkie książki, to najnowszą oczywiście przede wszystkim. Natomiast też, jeżeli ta książka 15 grudnia się ukaże, to spotkanie w naszej bibliotece również się odbędzie. Już dzisiaj na to spotkanie Państwa serdecznie zapraszamy w tym czasie, kiedy pani Jolanta wyszukuje tutaj ten fragment opinii, jak rozumiem, tak, czy to recenzję. Można panią Jolantę śledzić na Facebooku, strona Jolanta Wartość, strona autorska, tam na bieżąco są informacje na temat twórczości pani Jolanty zamieszczane, także zachęcamy do tego, żeby wchodzić i korzystać także ze strony naszej oczywiście biblioteki, pozwolę sobie zareklamować, bo tych spotkań u nas nie brakuje, w tym miesiącu jeszcze obędzie się ich kilka, także zachęcam do tego, żeby wchodzić na stronę mpp.leszno.pl, tam państwo znajdziecie wszystkie potrzebne informacje. Także gdybyście też Państwo byli zainteresowani, jakimś szczególnie doprosimy o taki sygnał, będziemy starali się tą sugestię do Państwa spełnić. Jak Pani Jolanto? Sobie poszukam jeszcze tego fragmentu, który chciałam. Już jesteśmy bardzo blisko. Może taki troszeczkę dłuższy kawałeczek Państwu przeczytam. To jest dziewczyna, która napisała pierwszą rekomendację. Ona też tutaj, to jest pierwsza rekomendacja, ona w ogóle po raz pierwszy napisała recenzję mojej książki, aczkolwiek czytała wcześniej już wszystkie. Pani Renata Przybysz. Tak, Renata Przybysz prowadzi bloga Diabeł Poleca, więc coś ma z tego diabła tam za skórą. Okej, możemy tak. Pani Renata pisze, jestem wierną czytelniczką pani Joli i muszę szczerze wyznać, że autorka zaskakuje mnie każdą kolejną książką. Jej twórczość jest coraz mroczniejsza, brutalniejsza i przejmująca. Bardzo mi się to podoba i lubię być tak zaskakiwana. Niewielu mamy w Polsce pisarzy, którzy nie boją się próbować zgłębić umysł psychopaty i wieść nas, czytelników, drogą naznaczoną cierpieniem. Książki Jolanty Bartoś są bardzo odważne, a dzięki temu prawdziwe. Nie ma tu taryfy ulgowej. Wchodząc w ten świat, spotkasz zarówno miłość, seks, przyjaźń, nadzieję, jak i okrucieństwo, krew i śmierć. Obłęd
jest bardzo nasycony tym wszystkim. Brutalny, mocny, ba, zawiera nawet wątek paranormalny. Niesamowita i jedyna w swoim rodzaju książka, która mnie osobiście dostarczyła zarówno wielu emocji, jak i niespodzianek. Czyta się ją bardzo dobrze. Autorka umiejętnie kreśli fabułę i losy bohaterów powieści. Ma szybkie tempo, mocny wydźwięk i wplata nas w spiralę nakręcającego się zła. Porywa i powala. Jest skonstruowana tak, że włożyć ją można zarówno do szuflady z napisem kryminał, jak i do obyczajówki. Choć osobiście jestem przekonana, że czas na nową szufladę pod tytułem Wartość. Myślę, że chyba trudno o lepszą recenzję. Ale jeszcze momencik. Bardzo jeszcze proszę. Kawałeczek. Pisarka ma własny styl, ma własny bardzo ciekawy styl i nieco krzywdzące może być przypisywanie jej powieściom jednego stylu literackiego. Obłęd będzie dobrą lekturą dla wszystkich tych, którzy cenią dobrze skonstruowaną kryminalną historię, nie boją się trupów ścielących się gęsto i są gotowi stanąć w szranki z umysłem, który przeraża okrucieństwem i brutalnością. W życiu nigdy nie wiemy, co czeka nas za następnym zakrętem. A nuż czai się tam Jolanta Bartoś. Z kolejną, jeszcze mroczniejszą i jeszcze bardziej zaskakującą powieścią. Dobrze, to tyle z recenzji, bo recenzja jest długa. Dobrze, jeśli Państwo są zainteresowani kupnem moich książek, zapraszam, mam wszystkie książki, mam też różne gadżety, tylko nie było tutaj ich jakby stawić, także może za moment się rozpakuję. Tak, zapraszam w takim razie tutaj do naszego stolika. Dzisiaj moim i Państwa gościem była Pani Jolanta Bartoś. Jeszcze raz gratulacje. Dziękujemy.